Cześć, z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w totalnie nową gierkę. Jeszcze w nią nie graliśmy, gra nazywa się Blood Hunt. Jest to nowa gra Battle Royale i jest totalnie za darmo. Oczywiście link do pobrania tej gry macie w opisie, więc jeżeli wam się spodoba, to ją sobie pobierzcie i zagrajcie. I pozwólcie, że ja teraz co nieco opowiem wam o tej gierce, a potem rozegramy mecz. Blood Hunt jest porywającą free-to-play grą Battle Royale z fabułą rozgrywaną w Pradze. Jakby ktoś nie wiedział, Praga jest w Czechach. Pochłoniętej bezwzględną wojną między frakcjami wampirów. Wcielając się w rolę wampira, możemy używać swoich nadprzyrodzonych zdolności do polowania i przechwytywania swoich przeciwników oraz żołnierzy Inkwizycji. W grze mamy dostępne różne tryby, solo, duo oraz trójki, więc na samym początku polecam wam zagrać sobie wspólnie ze znajomymi, aby ogarnąć gierkę. W grze możemy stworzyć swoją własną postać i dowolnie ją modernizować, wybierając różne części ciała, odcienie skóry, rodzaj włosów, kolor oczu oraz możemy dodać nawet tatuaże. W grze mamy też 7 różnych archetypów, są to w zasadzie podklasy postaci. Każdy z archetypów posiada 3 dodatkowe zdolności. W przypadku Wandala jest to daleki skok, przypływ adrenaliny i fala uderzeniowa. Wandal skacze do przodu i uderza w ziemię, aby zadać przeciwnikowi obrażenia. Natomiast sabotażysta staje się częściowo niewidzialny podczas kucania. A egzekutor, którym najczęściej gram, potrafi związywać ludzi, kiedy użyje swojej supermocy. Każdy z archetypów posiada 9 dodatków, które możemy odblokować, kiedy wbijemy odpowiedni poziom. W przypadku egzekutora na pierwszym poziomie archetypu rozpoczynamy grę z dodatkową amunicją i większym magazynkiem. Kiedy osiągniemy 12 poziom archetypu, rozpoczniemy grę z dodatkowym pancerzem. Archetypów w grze jest naprawdę mega dużo, więc jest co robić w tej gierce. Ale też nie zabrakło czegoś dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy lubią rywalizację. Tryb rankingowy też jest dostępny. W grze dostępny jest też tryb rankingowy. Gracze mogą zdobywać punkty rankingowe, RP, czyli Ranked Points'y, za pokonywanie przeciwników i zajmowanie wysokiego miejsca w rozgrywce. System dobiera przeciwników do rozgrywki o podobnym RP. Więcej punktów RP zdobędziemy za zabójstwo niż za samo miejsce w rozgrywce. Aby zagrać w meczu rankingowym, trzeba uścić opłatę RP. Opłata jest zależna od naszej rangi. Pierwsza ranga jest darmowa, a opłata rośnie wraz z naszą progresją. Gra jest bardzo rozbudowana, piękna graficznie, no i oczywiście, co najważniejsze, jest totalnie za darmo, więc zagrajcie sobie razem ze swoimi ziomeczkami i sami ocencie później ją w komentarzu. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, zostawcie łapeczkę w górę, a teraz przejdźmy do rozgrywki. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Smalczyk Szaku, siema, siema. Elo, elo. Siema, no witam. I lecimy w Blood Huncika. Szaku, to jest jego debiut generalnie, dawajcie na rzeźnię. Wystarczy, że klikniemy lewy dolny róg i sobie zaznaczamy, w którym miejscu mamy się zrespić, a te czerwone punkty to są przeciwnicy, którzy też się respią, więc panowie, mamy koło siebie dwie drużyny do wyeliminowania. No. Ja gram egzekutonerem. Ja gram gościu wandalem, więc kogo tam pikniesz, Szaku, będzie git. Ja gram muzą. Każda postać ma oczywiście inne umiejętności. Oczywiście im dłużej gramy, tym nasza postać szybciej się rozwija i jest silniejsza. Okej, kiedy zaczynamy gierkę, od razu naciskamy X. Dzięki czemu mamy taki rentgen i podświetla nam, gdzie znajdują się jakieś przedmioty, ukryte skrzynki, ulepszone skrzynki. Wszystko w zależności od koloru. Ja mam jakieś dwie kusze, podniosłem. Dalej sobie skanuję. No, jeszcze nic nie mam ciekawego. Siema, Szakowski. Siema. Okej. Jak widzimy, na drodze mamy różne rodzaje cywilów. Tutaj mamy cywila epickiego, więc od razu do niego idę. I za wypitą krew z cywila dostajemy jakiś dodatkowy bonus. Na przykład tutaj mi punkty życia się zwiększą. Oczywiście w karetkach znajdujemy różne potrzebne rzeczy, na przykład strzykawki z krwią. Mamy kolejnego jakiegoś tutaj epickiego. Zabijemy jakiegoś dziama na ulicy dwóch, tu. Wypijamy kolejną krew z kolejnego cywila. Loma, tu się. Mam dodatkowy Szabu, bonus. Dawaj, idę panowie do was, już pomagać wam. Kraka ma, gdzie żyje? Leży, nice. Super. Warto też wspomnieć, że jak X-em skanujecie teren, tam jest kolejny, to wtedy widzicie jakby ziomka podświetlonego na czerwono. Tak, ja już wam pomagam. Dawaj. Leży kolejny. Nice, panowie. Ładnie tutaj jedziecie z nimi. Diabolizuje ziomka. Diabolizuj. Boty. Tutaj boty są, okej. Okay. Będziesz miał full HP, jak go zdiabolizujesz. Tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli zabijecie jakiegoś chłopa, to diabolizujcie go, czyli wypijajcie z niego krew. Wtedy wasze punkty życia zostaną przywrócone do 200. Tutaj mamy ulepszoną skrzynkę. Od razu ją otwieram. Dobra, a co tam w niej masz, szefie? Rewolwer tylko. No dobra, niech będzie. Nie mam i tak niczego lepszego. Ktoś do mnie strzela, czy to wy strzelacie? Ja dobijam ziomka. Okej, super. Klasa Szykowski. O, kolejny, super. Widzę kolejnego, naprzeciwko mnie. Na ulicy, dawajcie. Dostał 62, kolejny za nim. Dobra. Nie, to był cywil, nie chcący cywila powaliłem. Jeżeli powalicie cywila, no to niestety, moi drodzy, jesteście podświetleni przez minutę i każdy was na mapie widzi, jesteście takim łakomym kąskiem. Zdiabelizowałem chłopa, biorę jego snajperkę. Panowie, potrzebuję chwili czasu, bo jestem podświetlony. Kto chce kewa?
Ja mogę nie, powrócić? Ja mam fula chyba. Nie, nie, bo masz jeszcze kev, dodatkowy pancerz masz, łap. Pancerz, okay. No. Bo normalnie masz 200 HP, a tak jak wypijesz jeszcze kevika, to elegancko masz dodatkowe 50, nie? Zgadza się, 250 total i to jest mega OP i warto pamiętać o tym keviku. Tak, literką G, kiedy naciśniecie, macie taki jakby szybszy skrót do swoich jakby plecaczka do swojego. O, tak no, to no, mogę oczywiście nazwać. Pod trójką na przykład mam taką pałkę, którą podniosłem metalową, stary. To też mocno bije. O, 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 tutaj stary, wezmę to. To jest dobre. To jest AK. AK jest super. Jedna z lepszych broni w tej grze. Przytrzymujecie spację i sobie tak kozacko wskakujecie po ścianach. Hop, hop. Ej, a jak działają super umiejętności? To zależy od postaci, wiesz? A tak, dobra, ja już widzę, już widzę. Jest okay. Czekajcie, mam tutaj. Co to było? Ty, to trzaku się teleportował, dobra! O, nowa umiejętność. Ty kozak jesteś. Ja mam taką umiejętność, że twardnieje. Boom, robisz taki kamienisty i wtedy kule mi nic nie robią, więc to jest bardzo fajna umiejętność, jak się kogoś podjeżdża. Naciskacie Q, jeżeli gracie tą samą postacią co ja, egzekutonorem i jesteście przez chwilę tacy nie do zdarcia, że tak powiem. O, może nie nieśmiertelni. Tam. A, dajcie tam, na dachu, widzę na dachu. Dostał ostro, Loma, lecę w niego. Czekaj, bo jest to kolejny chłop jak coś. Tam z tyłu. Zero ma. Lecę, masz smelczyk. Ja mam zero, ja też padłem. Kurde. No, lecimy. Chill. Padłeś? Widzę tego chłopa. Ja mam regenerację, jak będziecie kawerowali, to przeżyję. Dobra, leży. Na dachu, szyku. Ile on ma życia tego? Dostał 160. Dobijam. To jest ziomek podświetlony jakiś. Dobra, widzę smolczyka po drugiej stronie. Lecie do strefy, podniesiecie mnie. Dobra, wybiorę jego loot. Chodź, szaku. Oznacz, stary. Oznaczam, proszę. Gdzie masz rebuta? Okej, 70 metrów. Dobra, szaczku, dawaj. Idę, leciutki stres. Leciutki stres, ty musisz coverować. Respimy. Res przepita. Rozglądam się, czy przypadkiem go nie ma. Dzwony biją, nikogo nie widzę. Kozak, jest i smalczyk z powrotem. Dobra, witam. Potrzebuję jakiejś broni, wiecie? Chyba, że wejdę tu na dach elegancko. Wejdźmy na dach, zaraz ci dam pancerz. Dobra, dawaj. Tab, masz to, i masz strzykawkę jedną. Okej, okay. Ubierz sobie. Super, dzięki. Bo strefa idzie. Tak, spokojnie. My idziemy teraz ze strefą, bo to jest taktyka, żeby wygrać. Bo wszyscy chodzą ze strefą tutaj. Dobra, przejmuj. Ja podświetlam sobie oczywiście. Czy przypadkiem nie ma jakiegoś fajnego cywila legendarnego albo jakiegoś fajnego skupiska z czymś. Stary, tam jest chyba jakaś skrzynka legendarna, poczekaj. Coś mi się tutaj na żółto świeciło. Jest cywil legendarny. Jakiś epicki jest, no. Tu masz Tomigana, jakbyś chciał. Gdzie? Tutaj na czerwono oznaczyłem. Dobra, lecę. Na zielono. Ale ci ludzie się kitrają, o co chodzi? Opłaca się niby fragować, ale jednak trzeba grać placemencik, bo tak to lipa może być. Tu jest też ten. Złoty cywil. Ja w niego wjadę. Boom. Okej, okay, ślizg. Wypijam. Zwiększenie obrażeń w walce wręcz. Ziomek szaku. Lecę do was, panowie. Widzę. 45, dostał. 35. 35. Zero ma. Leży, idę, nice. Idę. Tylko trzeba dobić teraz. Szaku, strefa. Jestem bezpieczny. Dobra, super. No, chodźcie z on. Ziomek tam na dachu, zaznaczyłem. Przechodzę, chodźcie za mną, bo musimy przejść za on, Na ziemi też ktoś był, z tego co się orientuję. Czekam chwilę. Okej, poczekajcie. Przejmujemy dach, chodźcie. Ja podświetlam sobie, czy nie ma go gdzieś tutaj przypadkiem. Z przodu. Dostał 35. Schowajcie się gdzieś za ściany, się chowajcie teraz, jak podejdziecie. Chciałem podejść go, podchodzę go blisko. O kurde, dostałem bęcki, walę kewa. Jest tu na dachu blisko, uważaj, szaku. 160, dostał w łeb, nie ma kewa. Leży, jeden. Chodzę. To chyba tego samego chyba, żeśmy porobili. Jest tu, dawaj szaku. Leży, gdzieś. Nie, on zniknął, zaraz się pojawi. Dobijam tego od razu. Plecy mamy, panowie. Widzę. Lama, dead. Dobiję go. Diabolizuje. Po ścianie biegnie dawaj tu. Dawaj zone. 45. Ten tu nie ma kewa. Dawaj ktoś tutaj go. Kurde. Nie widzę go. Gdzie on jest? Uciekam. O kurde, strefa, uciekam. Na mnie na dachu, uważajcie. Dobra, wypijam. Tam będzie na dachu, dostaję Spokojnie. Strefa, plecy. Szaku. Jest na mnie jest. Jest na mnie. Dostał pałą, 55 minus. Brak amunicji, kurde. Dobra, wbijaj. Zniknął. O kurde. Uważajcie. Gdzie on jest? Nie mam ammo do AK. Biją mnie. Jeszcze jeden będzie. Diabolizuję go od razu. Diabolizuj.
Zdążę? Dobra, zdążyłem. Pasa. Dobra, przeładowuję, mam już ammo do oka, więc spoko. Uciekajcie, uciekajcie, bo strzelają z daleka. Chodźcie za mną. Z autobusu strzela. Na dach, szybko. Przejdźmy za on, bądźmy pierwsi. Dobra, poczekajcie. Piję. Widzę go. Na dół. On będzie tym budynkiem szedł. Jest tam, nie? 50, bez kewa dobra, jest. Dobra, ja patrzę plecy, czy nam nie robią. Dwóch na mnie, ja mloła. Cofnąłem. Cofnij się za busa, okej. Okay. Masz pancerz dla mnie? Jakiś? Nie. Podjeżdżam, dobra. Podjechałem, leży. Super, szaku. Zajebiście. Kolejny z drugiej strony. Tu jest, leci na mnie! Dawaj, kaba! Dawaj! Ostatni, koniec. Diabolizuję, poczekajcie, zdiabolizuję. 5, 4, 3, 2, 1! Dawaj tu ostatniego, zdiabolizuj. Chodź tu, Krystian, twoja rola. Dawaj, lecimy z nimi, ale czekajcie, dawajcie jeszcze zatęczyć, bo to są też emotki. Taniec zwycięstwa. Leczy nas. Yeah! Ty nas leczysz? A. Dobijamy go od razu jak wstanie, panowie. Ja go z pały leję! Bum! Nie no, tak boom, szybko! Bum! Zwycięstwo! Łapio! GG! Wyeliminowano 5, asysty 5, diabolizację 3, zadane obrażenia 1701. Okej, okay, kolejne. Kurde, Krystian, jakiś rekordzik. Jakiś rekordzik, no. Jak plus... ty masz więcej damage ode mnie o 200. Plus 500 tutaj. Plus 3000, expa, lecimy dalej, ukończenie wyzwania, 14k dostałem! Poziom archetypu, uwaga, archetyp, egzekutor, 7 poziom archetypu, super. Tutaj moje wyzwania, znajdź się pośród najlepszych 10, było. Przetrwaj krwawe łowy, było. Zadaj obrażenia wrogim graczom przy rzuciu broni, dowolna broń biała, było. Dobra, nice. Na dzisiaj to było tyle, mam nadzieję, że gra Bloodhunt wam się podoba. Pamiętajcie, że możecie ją pobrać klikając pierwszy link w opisie. Jeżeli wytrwaj do samego końca, napisz Farel to wampir, a ja z wami się już żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!